A teraz Czarek. Z tym, że Czarek jest z Platformy Obywatelskiej. Trochę o Czarku. Bo oni teraz, proszę Państwa, mają kampanię wyborczą, której nie nazywają kampanią wyborczą. I w związku z tym, iż wcześniej nie orientowali się, o co chodzi w ogóle, jakie są potrzeby ludzi, to teraz obudzili się i co tu, i wymyślają różne argumenty na sensację. Proszę Państwa, o ławkach niepodległości, no to było lata temu, które PiS sobie wymyślił za tam kilkadziesiąt tysięcy złotych bryła z betonu, tonę 600 wagi. No i pan Cezary Tomczyk z Platformy zauważył taką ławkę niepodległości. Słuchajcie, to jest ławka niepodległości, którą znalazłem dzisiaj w Tomaszowie Mazowieckim. Jest ze mną Adrian Witczak, który jest radnym miejskim. Ile kosztuje jedna? Myślę, że to Adrian ci to podpowiedział, a nie ty zauważyłeś. Taka ławka. Ta ławka kosztowała 30 tysięcy złotych. Słuchajcie, 30 tysięcy złotych. Program zakłada powstanie jeszcze w tym roku ławek, ponad 100 ławek, które właśnie, jak powiedziałem, będą miały charakter multimedialny. Na te ławki w całej Polsce wydano setki tysięcy złotych. Ławka jest... No... Proszę Państwa, nie setki tysięcy złotych, tylko 4 miliony. Mimo, że pan Czarek pisze 3 miliony w swoim twicie. Dramat. Dość specyficzna, bo po pierwsze nie da się na tym usiąść. Nie tylko dlatego, że jest brudna, tylko że tu nie ma żadnej ławki. Miejsce do siedzenia jest, uwaga, jedno. Wygląda tak, jakby było podgrzewane, ale nie jest. Natomiast problemem jest to, że ławka nie działa. Zobaczcie sami. Ma charakter multimedialny. Są tu nawet jakieś wejścia, USB, ale wszystko jest fikcją. A, nie działa. B. Proszę Państwa, nie sprawdził wejść USB, bo może wejścia USB działały. Ławka, na której nie da się usiąść. I C. Ławka, która jest chyba najbrzydszą ławką, jaką widziałem w swoim całym życiu. Ławka niepodległości. Pamięci wybitnych patriotów. Ja nie chciałbym, żeby polscy patrioci byli honorowani. Dobra, więc Tomczyk to zobaczył i rzucił się na władzę Tomaszowa Mazowieckiego, bo tam jest władza z PiS-u. Panie Tomczyk, ja zapraszam pana do Włocławka. We Włocławku taka ławka jest. Mało pana zapraszam do Torunia, gdzie w Toruniu niby bezpartyjny prezydent, ale jeżeli chodzi o Platformę, to dobrze pan, panie Czarku, wie, że Platforma Obywatelska ma dużo do powiedzenia, tak, w gminie miasto Toruń. I zapraszam pana do odwiedzenia strony już, bo to zginęło. Ławeczka patriotyczna stanęła na Błoniach Nadwiślańskich. Kto będzie na niej siadał? Toruń, to tam w Toruniu rządzi Platforma, więc panie Tomczyk, ale jak gdyby to pana nie przekonało, to ja zapraszam pana do Włocławka. Taka sama ławka, czyli krzesło patriotyczne. O tym TVP Bydgoszcz. We Włocławku rządzi, panie Tomczyk, prezydent z Platformy Obywatelskiej z kolegami z SLD. I gdy PiS podrzucił im tę ławkę, wzięli, całując po pupach. Po stronie miasta oczywiście było doprowadzenie mediów, tam kable, rozkopanie chodnika i tak dalej. Proszę Państwa, TVP zrobiło materiał z tego miejsca, jaka to fajna ławka jest. Niepodległości. Ona opowiada historię. W ciągu 123-letniej niewoli Polacy dążyli do odzyskania niepodległości. Uzyskaliśmy niepodległość. Teraz to, proszę Państwa, mamy niepodległość, tak? Pomysł jak najbardziej pozytywny, gdyż uważam, że historia... Bardzo pozytywny pomysł, przypadkowy mieszkaniec, kandydat na radnego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Górecki. Grzesiu, pozdrawiam Cię serdecznie. W 2014 roku, w 2018 ta pani, która stała obok, czyli żona, kandydat z SLD, współrządzące miastem SLD i Platforma. I tu, proszę Państwa, ławka, oczywiście też nie działają te przyciski, tam ten komunikat już nie płynie, tak jak tu Państwo widzieli, ale gniazdko USB działa, można telefon naładować. Także, panie Tomczyk, wy i ten PiS
i te inne tam składowe, jaką wy komedię tutaj urządzacie? Przecież to wy się przyczyniliście też do instalacji tych ławek w gminach, gdzie zarządzacie. Przecież to wy to przyjęliście razem z kolesiami z SLD, dlatego zmienili nazwę, my to teraz jesteśmy Lewica, my to... komedia, komedia, komedia. No taka a propos przypadkowych osób spotkanych, nie?